witajcie, to znowu ja, Masz, i witam was na powrót w Masz gra w Crusader Kings 2 jako... Półwysep Synaj. Tak, straciliśmy w ostatnim odcinku niestety tytuł... tego, jak to się nazywa? Nie prefekta, tylko arcyburmistrza Walii Emira. Walii Emira naszej Republiki Handlowej, jerozolimskiej, muzułmańskiej, i obecnie jesteśmy dzieciakiem, który ma ile lat? Chyba z 4 czy coś takiego? 9, a okej, 9 to jeszcze nie jest tak najgorzej. Ile nam zostało? 6 lat, zaraz 15 czy 16 jest wiek, kiedy tu jest się dorosłym, już nie pamiętam. Chyba 16, czyli 7 lat nam jeszcze zostało, no cóż. Obecnie mamy za dużo terenów pod sobą, ale nie powinno być to większym problemem, jak tylko dorośniemy, więc nie będę rozdawał tych terenów jak jakiś głupek. Nie mamy muły i nie mamy też wciąż nikogo, kto może mułą zostać. I nie mam pojęcia, od czego to zależy, kto może, a kto nie może być mułą. Więc, no cóż, tak bywa. Możemy mianować kogo? Możemy naszego dziedzica mianować, ale niestety obecnie nie ma z większego sensu to. Jesteśmy najstarszym z dzieci, tak jest, najstarszym z synów i oprócz tego mamy mnóstwo braci, więc jak tylko oni dorosną, będziemy mogli mieć niesamowicie dużo trade postów. Obecnie mamy ich trochę za dużo, no ale cóż, to też się w ciągu paru lat rozwiąże, więc dajmy od razu prędkość na maksa. Jesteśmy w wojnie tutaj, patrzę, w wojnie z kim? Święta wojna o Syrię. Czy my mamy jakieś tereny w Syrii, czy my po prostu jesteśmy... A tak, on dołączył po prostu do Jusufidów, żeby im pomóc. Nie wiem, czy to był dobry pomysł, czy to był dobry ruch z jego strony, no cóż. Czy mamy jakieś ambicje? Nie, nie mamy, bo jeszcze jesteśmy dzieciorami, więc nie możemy mieć żadnych ambicji. Okej. Chcemy zostać, z tego co widzę tutaj, dobrymi bankierami. Czy jest ogólnie cokolwiek, co mogę zrobić? Chyba niespecjalnie. Okej, ambicja. Bardzo dobrze. Ambicja jest dobra. Mam nadzieję, że... Tak jest. Moja opiekunka, która jest, zdaje się, moją matką. Albo matką jednego z moich braci. Tak, ona jest matka jednego z moich... To jest matka moich braci. Żona mego ojca. Jest moją opiekunką i sprawiła, że jestem ambitny. Bardzo dobrze, ambicja daje plus do wszystkiego. Okej. Żadnych specjalnych akcji też nie mogę pewnie podjąć. No niespecjalnie. Mogę pożyczyć kasę. Zysk mamy całkiem niezły. Mógłby być dużo, dużo lepszy. No ale oczywiście jesteśmy dzieciakiem i na dodatek nie jesteśmy szefem, tylko jesteśmy jednym z Walii. Jednym z tych patrycjuszy. Czy zacząłem w ogóle budować w końcu mój trade post w Medinie? Czy zdążyłem to zrobić, czy nie? Nie, nie zrobiłem tego. A tak, chyba miałem to zrobić, ale właśnie umarłem wtedy. A jak ma się nasz tutaj pałac? Bo wydaje mi się, że coś w pałacu budowałem. Wybaczcie, ale już dosyć długo nie grałem. Tak, w pałacu budujemy skarbiec, który da nam więcej podatków. A potem, chyba tak, teraz będziemy zbierać na lepszą hawirę. Okej, dobra, plus 4 do podatków. Oczywiście nie przekłada się to bezpośrednio na... nie przekłada się to bezpośrednio na nasz przychód, bo to zakładam są podatki jakieś lokalne w naszej stolicy i to jest jakoś mnożone, dzielone, odejmowane, dodawane. I koniec końców wzrosło nam o jedną sztukę złota mniej więcej. No trochę mniej, szczerze powiedziawszy. Zysk, no ale zawsze coś. I tak, i teraz chcemy uzbierać te 400 na mansion. I szczerze powiedziawszy, co chyba zrobię, to pożyczę kasiorę od żydowskich kupców. Pożyczę kasiorę od żydowskich kupców, bo wtedy będziemy mogli od razu to wybudować, bo to się buduje dosyć długo, tak, proszę, bardzo, bardzo długo. I to nam da dodatkowe 4 przychodu z podatków, dodatkowe 10% wojsk, no i dodatkowe 2 miejsca handlowe, więc będziemy mogli od razu zainwestować to tutaj w Medinie. Tak, dobrze pamiętam, w Medinie i w Mekce? Tak, Medina i Mekka to są dwie oddzielne. A właśnie, w Mekce mam wybudowany, czyli zdążyłem jednak wybudować, a Medina wciąż tutaj jest. Czy Medina też jest bardzo lukratywna? 82, 106, 52...
Tu jest już wszystko trochę gorzej. 77. Tak, wygląda na to, że Medina jest najlepsza dla nas. A nie, aczkolwiek tutaj Quena, proszę. 102, więc tutaj będzie nasz następny trade post. Okej, dobra. I tak, znaczy nie ostatnio, ale jakiś czas temu przegraliśmy wojnę o embargo w Bizancjum, więc to też się na nas odbiło. Właśnie, jak wygląda nasza strefa handlowa cała tutaj? Póki co na razie tylko tutaj jest, tak, bo tutaj odbudowują teraz dużo tych właśnie portów handlowych na nowo, więc dlatego pewnie jeszcze się nie rozszerzyła strefa handlowa. Czy tu też jesteśmy my? Czy tu też jesteśmy my? Nie, to jest Ancona. Dobra. Puśćmy grę dalej w ruch. Niech się kasa uzbiera, znaczy kasa się uzbiera, no. Póki co i tak nic specjalnie nie możemy z tym zrobić, bo budować już budujemy. Chcę nowy steward chcę być. Kim, jakim ty jesteś dobrym stewardem? Ty masz 12, a mój obecny steward ma 8. Uuu, oczywiście. Oczywiście, mój drogi, możesz zostać stewardem i będziesz mi zbierał kasy, ponieważ nie mogę jako podwładny nie mogę rozwijać technologii. On zwiększa nasze kontakty dyplomatyczne, dobrze, i muły wciąż. A mogę wziąć jakiegoś mułę. A i on jest. O, i on jest nawet całkiem dobrym mułą. Bardzo dobrze. Dobrze, weźmy go. Możemy zmniejszać rewolty. A szczerze powiedziawszy, nie bardzo mamy co zrobić z naszym mułą, tak? Bo jeśli zobaczymy, zaraz w ogóle, które są dokładnie moje tereny, chyba tylko Synaj jest mój. Nie, Synaj i Alkarak też jest moje. Synaj, Alkarak. I tutaj jakaś jedna posiadłość. Zamek zakładam. William to chyba jest zamek. I wszystko jest, zakładam, naszej wiary. Nie! To są... Zaraz, my jesteśmy Shia. A tak, my jesteśmy Shia, a to jest sunnickie. Dobra, czyli jednak się przydasz. Jednak się przydasz. Masz mi mój tutaj Synaj przekonwertować na jedyną słuszną wiarę. Zaraz, w sumie nie patrzę, ile już nagrywam, żeby nie wyszło, że skończę za wcześnie albo za późno. Dobra, wyciągnę sobie stoper na wierzch. Okej, niech czas leci, niech czas leci. 10 lat, 11 lat już mamy. Pięknie, bardzo dobrze. Wojnę przegrywamy, co jest zrozumiałe, skoro walczymy z Seljukami, których notorycznie nazywam Sejlukami. Sejluk jakoś tak lepiej brzmi, nie uważacie? Tak się... lepszą dźwięczność ma, moim zdaniem. Dobra, zobaczmy, jak tam ma się nasza budowa. O, długo będzie trwało, bardzo długo. Okej, ktoś nas bardziej lubi. A tak, nasz pan i władca. Okej. Ile on ma w ogóle lat? On ma 50 lat, on ma 41. Ha, czyli są duże szanse na to, znaczy duże szanse, wygląda na to, że następca nie umrze przed władcą. Trochę szkoda. O, proszę, tutaj sułtanat Fatmidami walczymy, a nie walczymy zaraz. Fatmidzi, wydawało mi się, że z Seljukami. Ha. Widać, wykorzystał... A, to chujec mały. Wykorzystał okazję i próbuje nas tutaj zaatakować. I to jest dużo gorsze, bo tutaj jesteśmy tylko wspólnikami, tak? Wspomagamy Yusufidów. Ale tutaj Fatmidzi próbują odzyskać to, co stracili, czyli całą tą naszą republikę. A to by oznaczało, że my także przestaniemy istnieć de facto, jako gracz, tak mi się wydaje. Więc czy mogę coś zrobić? Mogę powołać do życia 1700 ludzi, którzy niestety są porozrzucani wszędzie. Bo naprawdę nie chciałbym, żebyśmy przegrali tą grę. Tą grę de facto już, tak? Więc spróbujmy wszystkich tutaj w tym Manan. Zaraz. Tak? W tym man zgrupować. Może się uda. Ty idziesz tutaj. Dobrze, nie rzucają się na nas.
I szczerze powiedziawszy, o nie, wygląda na to, że oni jednak próbują się tutaj wziąć, ten sułtanat próbuje się połączyć z tym dużym stakiem, bo miałem nadzieję, że może uda mi się go wziąć i po prostu przechwycić. Ale zaraz. Tutaj jest drobniejszy stak, 200 osób, wygląda na to, że może uda się ich przechwycić. Czy w ogóle mogę dołączyć? Nie no, już jestem członkiem tej wojny, ale nie mogę nieco bardziej oficjalnie dołączyć, na to wygląda. Zaraz. Spróbujmy się postawić tym kolesiem tutaj i może uda nam się kogoś tutaj przejąć. Okej, dodatkowe złoto, co prawda nie przesadnie dużo, ale zawsze coś. Jaki mam balans? Oj, nie za duży. Teraz by mi się, dowiecie co, teraz dopiero przydałby mi się ten... ta kasiora odżytków, żeby móc zatrudnić dodatkowych wojaków, ale zdaje się, że nie będzie nam to dane. Okej, udało nam się pokonać te drobne wspomaganie. Kurde, wiecie co wygląda? Wygląda na to, że to będzie kolejny nieprzesadnie długi let's play. I wiecie co, jeśli znowu nam się nie uda, to chyba będzie znak, że trzeba odłożyć na jakiś czas po prostu granie w CK2, a przynajmniej granie jako Republika Handlowa, tak? Dobra, ile mam tu ludzi? 1700. Mogę spróbować zaatakować ich tutaj. Pytanie, czy zdążymy zniszczyć ich na tyle szybko, żeby ci nie zdążyli się dołączyć. Nie mam pojęcia. Możliwe, że nie będą chcieli przerwać oblężenia, więc może uda nam się to wykorzystać. Plus to, ten Suryu Konnit Republik, to nie jest nasz jakiś wspólnik. Czy w ogóle nasz szef ma jakiekolwiek wojska? No, na to, że nie ma. Tak, ale jak tym razem przegram, to nie będzie moja wina, tylko to będzie wina pieprzonego komputera. Przez to, że najpierw randomowo straciliśmy władzę, a potem randomowo gówniany komputer przegrywa jak debil. O, chce się dołączyć, ale nie zdążył. Okej, nie zdążył się dołączyć. Okej, Warscore. Zostańmy póki co tu, gdzie jesteśmy. I spróbujmy tą miejscówkę wziąć i odoblężyć. Choć wygląda na to, że oni ruszają na nas z powrotem. Gdzie idą teraz? Do Arsów. Idą na razie do Arsów, a potem będą szli... co się dzieje? Okej, dodatkowa kasiora. O, stop! Chciałem spróbować uciec, ale wygląda na to, że nie było nam dane. Czy stać nas na jakieś, kurcze, najemniorów? Powinno być nas stać, tylko czy to coś zmieni? Tu mamy 2000 luda. Są strasznie drodzy. Czy są jacyś trochę... W sensie w utrzymaniu miesięcznym. Tych jest więcej, ale też... tych jest więcej, mniej kosztują w utrzymaniu, ale jednocześnie drożsi są do zatrudnienia. Weźmy pierwszych z brzegu. Wiem, że póki co nie będą mieli jeszcze... nie będą mieli odnowionego swojego... morale, ale może po drodze... co się zacinasz? Dobra. Ale może zanim dojdą do nas, to... nie wygląda to za dobrze. Wiecie co? Spróbujemy uciec. Uciekajmy. Uciekajmy po prostu. Uciekajcie, gdzie kurwa tylko możecie. Okej. 1200 ludzi udało nam się uratować. Tak. Mniejsza o to. Tracimy 17 sztuk złota w miesiącu. Wow. Oj, nie wygląda to za ciekawie. Okej, zniszczyli nam trade post. Wiesz co, ty najemnicy, wracajcie tutaj. Oj, chyba ich rozwiążę jednak. Myszka wciąż działa jak pojebana. Dobra. Wrócili wszyscy w jedno miejsce. Spróbujemy jeden ostatni raz. Połączmy ich wszystkich. Zobaczmy, czy mamy jakichś dobrych tych dowódców. Kim ty jesteś? Personal combat skill nam gówno daje. Tu jest ktoś dzielny. Tak, on jest dzielny, więc on będzie nam tutaj dowodził z przodu.
I oprócz niego nie mamy żadnego dobrego dowódcy. Więc no dobra, ty bądź tutaj, bo masz ten personal skill. Czy ty cokolwiek masz? To masz też personal combat skill, więc możesz dowodzić. Shit. Ktoś nie ma, mój brat, nikt go nie wychowywuje. Weź ktokolwiek go wychowuj. Diligent. Wow, proszę, nasz syn, kurde, nasza postać staje się tak zajebistą postacią i wygląda na to, że totalnie po prostu nic z tego nie wyjdzie. Weź na stewardship się rób. Po prostu przerażające. Ucieszyłbym się, jakby nasz, kurde, pan i władca kochany wziął i też spiął swoją dupę, choć wygląda na to, że on ma tylko te 500 ludzi. Ale może jak się rzucę na tych skurwieli, to on się weźmie i dołączy do walki, póki co stoi na swoim wielbłądziku. Co się dzieje? No cóż, opuścili nas najemnicy, tak jak się spodziewałem. Choć tak jak to powiedział nasz doradca, mogło być gorzej, bo mogli wziąć i odwrócić się przeciwko nam. Shit, no. Nie ma nic, co mógłbym zrobić. Nie mam dosyć wojsk, żeby go wspomóc. Mój szef też ma 0 wojsk, ma kurwa 580 wojsk. Wplątał się w jakąś gównianą świętą wojnę jakichś ludzi, których kurwa nie zna. I przez to stracimy cały kraj. Mogę mieć tylko nadzieję, że w momencie, kiedy przegramy już... proszę, trochę więcej złota. W momencie, kiedy już przegramy, znaczy niekoniecznie przegramy, tylko jak przegramy tą wojnę, o właśnie, to stanę się po prostu, że ta republika handlowa zostanie wchłonięta po prostu do Fatmidów i ja wciąż będę wasalem tej republiki handlowej albo coś w tym rodzaju. No mam nadzieję, że coś takiego wyjdzie. Zobaczymy. O proszę, mają 0%. A, udało im się wziąć i te tereny odbić. Wręcz jesteśmy teraz na plusie trochę. Zakładam, że z tego ticking war score tak jest, bo kontrolujemy Jerozolimę. Ale to nie starczy chyba na biały pokój. I wątpię, żeby udało nam się utrzymać ten tryb wydarzeń dostatecznie długo, żeby to nam coś dało. Czy mi się trochę wojsko odzyskało? Niespecjalnie. Mam trójkę wojsk od wasalu. Wow. Na żadne retinue nie mamy dosyć punktów. Ani kasy, szczerze powiedziawszy. Tak. Dżihad, okej. Okay. Czyli odpowiedź nasza na krucjaty. Będziemy teraz prowadzić dżihad. O proszę, trochę odnawia sobie wojsk. Ma 700 sztuk już. Ale w połączeniu z moimi, jakby się wszyscy pieprzeni, kurwa, patrycjusze ze sobą wzięli, każdy z nich ma przynajmniej 500 wojsk w stolicy. Wiem to, na stówę tak jest, zawsze tak jest. I jakby się, kurwa, wszyscy razem rzucili i próbowali obronić naszą tutaj republikę, to by było miło, ale niestety tak to nie działa. 6%, kurde, no mógłbyś spróbować... Nie możemy tutaj negocjować. O Jezu. I dobrze by było, jakby nasz szef wziął i coś wynegocjował. Z 7% jest niewielka szansa, że się na coś zgodzą, aczkolwiek są w trakcie oblężenia, więc może to właśnie sprawia, że nie chcą. Powoli zbieramy kasę. Wciąż mamy pieprzony dług. O właśnie, oblężyli i ruszają. Wygląda na to, że nasz tutaj patrycjusz, że nasz wali emir będzie próbował grać tutaj w kotka i myszkę. Będzie odbijał, uciekał. Jestem szczery, okej, okay, szczerość jest całkiem okej. Okay. Czy chcę spróbować podnieść wojska i pomóc mu? Chyba nie ma to większego sensu. Będę tylko więcej tracił kasy, a wolę więcej kasy odłożyć i zobaczyć, co z tego wszystkiego wyjdzie. No ale od początku wiedzieliśmy, że to nie będzie łatwy start, tak? Wiedzieliśmy, że jesteśmy otoczeni wrogami plus wyprawy krzyżowe potencjalnie, choć wyprawy krzyżowe w ogóle nas tutaj nie dotknęły póki co.
Ale tak. To jest właśnie problem z graniem jako, czy tam ogólnie niedaleko muzułmanów, bo muzułmanie mają po prostu casus belli na wszystko, tak? Nawet na swoich współmuzułmanów też mają casus belli, więc jest troszkę irytujące. Jakieś dwoje dzieci, nie ma nikogo, kto by je wychował, więc niech ktoś je wychowa. Niespecjalnie mnie obchodzi kto. Mam 13 lat. Zobaczcie, 13 lat i mam chyba lepsze staty. No dobra, niekoniecznie lepsze staty, ale mam 13 lat i lepsze staty niż niejedna postać. Nie lepsze niż nasz ojciec. Choć w sumie, no, on by miał bardzo dużo stewardshipu, ale wydaje mi się, że ja nie będę miał dużo mniej. Wydaje mi się, że jak się tutaj skończy nasza edukacja, to spokojnie wylądujemy na 17 stewardshipu może nawet. Dobra, zbieramy kasę. Tu się dalej buduje nasza wielka maison. Czy jest sens cokolwiek budować gdziekolwiek? Nie mam pojęcia. Fortyfikacji na pewno nie. Cokolwiek innego, no byłby sens, tylko trochę jeszcze więcej kasy potrzebujemy. Ale i tak nie wiem, czy przeżyjemy to wszystko. Nie wiem, co się stanie w momencie, w którym przegramy tę wojnę. Nie mam najmniejszego pojęcia. Póki co pozostaje nam czekać i udawać, że wszystko jest w porządku. 140 zł, ile tam? 160 chyba potrzebowałem tutaj, żeby coś wybudować. O, mógłbym wybudować statki. Proszę, ktoś próbuje kogoś zabić, niespecjalnie mnie to obchodzi. Oblężyli nasz zamek tutaj, a właśnie, nasz zamek tutaj w Akre. Zaraz, co ja chciałem wybudować? Nie Kwasbach, cokolwiek by to nie było, tylko chciałem, tak, tutaj, Militia Training Ground. Choć całe, zwykłe Training Ground byłoby chyba lepsze, ale na to jeszcze długo nas nie będzie stać. Jakby było nas stać na Trading Ground, to raczej bym to zużył na spłacenie długu. Okej, okay. Pierdoły. Kończ waść wstydu oszczędź. Aczkolwiek, nasz tutaj szef, szczerze powiedziawszy, całkiem niezłą armijkę sobie zbudował. To muszę przyznać. Nasza co prawda jest dużo mniejsza, ponieważ straciliśmy jedno z naszych terytoriów, ale wciąż nie jest najgorzej. Na retyniu wciąż nie możemy mieć. O proszę, wybudowała się nasza wielka maison. Tylko wygląda na to, ponieważ jesteśmy tutaj oblegani, to tak czy inaczej nie mam do tego dostępu. Chyba, że po prostu jeszcze się nie zupdate'ował tutaj numer tych trade postów dozwolonych. Też może tak być. No. Auto saving. Tutaj już będę na pewno w stanie wybudować to, co chcę. Tak, jest Militia Trading Ground, dodatkowe 100 luda. Plus, minus, te procentowe powiększenia, tutaj na przykład plus 5% levy size, tutaj plus, a nie, to tylko reinforcement rate, czyli dodatkowe 5%. Ok, czyli 105 ludzi. Aha. Kompletnie przejęli nam to terytorium jedne. Wiecie co? Wiele nam to pewnie nie da, ale zobaczmy, spróbujmy. Spróbujmy pomóc szefowi. Choćby to była tylko moralna pomoc. Spróbujmy pomóc tam w oblężeniu. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Może jeśli wojna będzie trwała dostatecznie długo, to uda nam się chociaż wynegocjować biały pokój. O, kolejne 1800 wojska. No cóż. Kolejne 1800 wojsk. Moglibyśmy wziąć tutaj po prostu... wziąć i ich beknąć tutaj. Jakby za nami szedł ten szef, to by kurde, byśmy wzięli i ich rozwalili, ale... wątpię, żeby komputer był na tyle mądry. Gabriel, jakąś herezję ma. Sunni. Czy on jest kimś ważnym? A, on jest moim szefem szpiegów. Ponieważ mam dużo learning, to zobaczmy, czy uda mi się go przekonać pokojowo. Tak jest. Udało mi się go pokojowo przekonać, bez zmuszania go do niczego. Dobrze. Tutaj budowę już zrobiłem, tak jest. I całkiem szybko się buduje.
Fajnie by było, jakby udało się odbić moją dżihad o Anatolię. Ciekawe, bardzo fajnie. Szkoda, że niestety tutaj dostajemy w dupę mocno. Hmm. O proszę, oni gdzieś ruszają. A nie, wydawało mi się. Wciąż jest tylko oblężenie tego Akre. Znaczy odoblężenie de facto. Zarabiamy obecnie śmieszną ilość pieniędzy, bo wydajemy wszystko na nasze wojsko. No proszę, dodatkowa rewolta. No kurde, no. No kurde, no nie wiem, no. Jest szansa, że wszystko skończy się białym pokojem. Że wojna będzie trwała zbyt długo i w końcu stwierdzi, że mu się nie chce. Kiedy to zaczęliśmy? 4 lata temu. 4 lata temu. Czy jest jakiś tutaj... Co tu się dzieje? Tak jest. Asasyni, o proszę. Ale oni są Shia. Tak, a my jesteśmy też Shia. Okej, dobra. Czyli mamy dodatkowych... mamy dodatkowych najemników, których możemy wynająć za pobożność, z tego co pamiętam. Jeśli zaraz zobaczymy w militariach, Holy Ore, tak jest, The Hashashin. Przy tym oni będą walczyć tylko z siłami, które nie są Shia. A zdaje się, oni są Shia też, więc w tej wojnie nam nie pomogą. Pomogliby nam w tej wojnie tutaj z Seljukami, którzy jeszcze bardziej się rozpadają. Wow! Tyle rewolt. Wow, czegoś takiego naprawdę się nie widzi na ogół. No cóż, zobaczymy. No, oblegają tutaj moje terytoria już totalnie. No cóż, jedziemy na najwyższej prędkości. Czekamy. Za rok będę dorosły. Mój Boże, i za rok będę taką wspaniałą postacią. Już to widzę. Okej. Czyżbym był jakiś arogancki? O mój Boże, arbitrary to jest... O mój Boże, straszne! Przecież byłem just, byłem sprawiedliwy, więc czemu teraz jestem niesprawiedliwy? O, bez sensu. No to jest stanowczo bardzo zła rzecz. A, i straciliśmy kasę? Zakładam, bo nam zrabowali ją w tym terenie tutaj. Oj, to wygląda na to, że nie ma większego sensu tutaj przedłużać tego. A co to w ogóle jest? O! Ciekawa flaga. Zwycięstwo! Czy teraz ruszą wszyscy na Synaj? O! Regencja się skończyła. Lucy w Shadow, jakim cudem? Przepraszam ja was bardzo, jakim cudem? Przecież kobieta, co mnie kształciła, ona była Midas Touched. To jest kurwa... najgorsze, co mogłoby być. Najgorsze, co by mogło dla nas być, de facto. Bo intryga jest moim zdaniem najgorszą cechą, nawet gorsza niż learning. W sensie, dobra, zwiększa trochę tam, jak się chce zabijać ludzi w ogóle, ale... obecnie nam się to nie przyda. Fuck, no. Przynajmniej dyplomację mamy wysoką. No i straciliśmy Just i zostaliśmy Arbitrary. No, nie jest ogólnie najgorzej. Mogły być gorzej, tak? No ale cóż, dobra, weźmy dodatkowy stewardship sobie jeszcze, żeby chociaż wejść powyżej 10. Potrzebuję ambicji, żeby wziąć sobie żonkę. I weźmy sobie żonkę. Nie wiem, jakąś, co ma dużo stewardshipu, jako nasza pierwsza żona. Honotu. Kliknąłem gdzieś w bok. Chodź. Jako pierwsza żonka, tak jest, nowa decyzja, mogę iść na Hadzidż. Stracę trochę kasiory. Wiecie co, dam chyba sobie spokój z tym Hadzidżem, bo jestem obecnie na wojnie, więc nie wydaje mi się. Okej. Okay. Spełniłem ambicję, żeby mieć żonkę. Jaką fajną ma tutaj kołnierzyk. Teraz chcę mieć synka. I weźmy sobie od razu dwie jakieś inne żonki. Przecież powiedziawszy, jakiekolwiek mogą być. Tak, na wszelki wypadek weźmy sobie więcej, które mają dużego stewardshipa. Ciebie i ciebie, choć nie jest przesadnie piękna. Dobra, decyzja na Hadzidż, nie chcemy iść. O, proszę! Jesteśmy w walce i wygląda na to, że jednak obecność naszych wojsk tutaj ma jakieś znaczenie. Tak. Śluby. Niestety i tak przegramy. Przegramy tą bitwę. Minus 92%. Wow, wiecie co? Mogę równie dobrze rozwiązać moje wojska.
No i zobaczymy. Zobaczymy, co się podzieje. Zaraz wygrają jeszcze, nie wiem, oblężą jeden teren, albo poczekają chwilę, żeby Warscore tyknął. Będą już na 100%. Jak będą na 100%, to już po sprawie. Co to się dzieje? O, proszę! A, to pewnie dlatego dostali tyle procent, bo umarł nasz szef i władca. Obecnie jest ktoś inny z tego Devravidów. I czyżbym ja był? Nie. Tutaj ten Harid jest następny w kolejce. Ale jakbyśmy kogoś usunęli po drodze z drogi, to może ja bym się wskoczył. O, proszę, minus 100%, zobaczmy, co się teraz stanie. No, czekam. Zaraz. O, chcę, żebym był jego dowódcą. No dobra. Będę dowódcą. 100%, okej. Wybaczcie mi, no, przepraszam was bardzo, bardzo, bardzo mocno, no. Ten pomysł wydawał się być naprawdę fajny, ale no niestety, jak wyszło, każdy widzi. Co ciekawe, gra w tle toczy się dalej. Bardzo interesujące. Przynajmniej tak to wygląda. No cóż. Tak jak mówiłem, wydaje mi się, odłożymy na jakiś czas sobie Crusader Kings. Jest parę innych serii, które się obecnie toczy. Skończymy Democracy 3 Afrika. I ogólnie zobaczymy, co tam dalej. A póki co, dzięki bardzo, do zobaczenia, cześć, pa pa.